Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Ja jestem Dawid i zapraszam Was dzisiaj na poradnik. Moi drodzy, będzie to poradnik, który pokaże nam, jak połączyć dwie karty graficzne. W tym przypadku będzie to konfiguracja Crossfire z użyciem dwóch Radeonów HD 7770 GHz Edition. Zapraszam. Przed przystąpieniem oczywiście do testów z gier, czyli tych, które będą Was najbardziej interesowały, oceniliśmy również oczywiście wydajność i pojedynczej, i dwóch kart graficznych połączonych Crossfire, również w testach syntetycznych, które pozwolą nam tutaj wyeliminować większość wpływu pozostałych elementów platformy, czyli chociażby na przykład procesora. Przetestowany komputer na pojedynczej karcie graficznej, czyli dochodzimy do sedna dzisiejszego filmu. Instalujemy drugą kartę graficzną. Co jest nam potrzebne do połączenia takich dwóch kart w Crossfire? Przede wszystkim musimy zlokalizować drugie wejście PCI Express na naszej płycie głównej. Oczywiście, jeżeli to będzie 8, rewelacja, 16 to już jest super. Natomiast w przypadku tak budżetowych kart jak Radeon HD 7770 i slot razy 4 jest wystarczający. Pamiętajcie, że to są karty właściwie z takiego może tylko delikatnie ciut wyższego poziomu niż entry level. W tym momencie wpinamy sobie do odpowiedniego złącza dużą kartę, zabezpieczamy złącze i przykręcamy ją w naszej obudowie. Jeżeli karty zostaną już zabezpieczone, to oczywiście nie możemy zapomnieć o podpięciu zasilania. Druga karta również wymaga podpięcia osobnego zasilania, także tutaj musicie zaopatrzyć się też w odpowiednio mocny zasilacz i z odpowiednią ilością końcówek.
producenci kart graficznych dodają przede wszystkim przejściówki najczęściej. No natomiast moim zdaniem, jeżeli nie macie odpowiedniego zasilacza, to nie macie nawet co podchodzić do takiej konfiguracji. Karta zabezpieczona, podpięte zasilanie i kolejna rzecz, o której nie możemy zapomnieć, czyli mostek Crossfire. Tym mostkiem, korzystając z tych złączy, o których zawsze mówię przy okazji recenzji kart graficznych, łączymy obydwie konstrukcje. Jeżeli karty mamy tak połączone, możemy przystąpić do włączenia komputera. Nasze karty są już połączone w konfiguracji Crossfire. System, jak widzimy, również wykrywa je jak najbardziej prawidłowo, więc czas przejść do testów z gier. Sprawdzimy sobie, ile prądu pobiera cała platforma z dwoma kartami Radon HD 7770 połączonymi w konfiguracji Crossfire. Interesuje nas tylko i wyłącznie pobór platformy obciążanej i tak jak widzicie, jest to 396 W maksymalnie. I dla porównania pobór prądu przez pojedynczą kartę graficzną, pamiętajcie, obciążany jest cały system, czyli i procesor, i karta graficzna. Jak widzicie, pobór prądu jest nieco niższy, 340, niecałe 350 W. No już jesteśmy po testach i teraz tak, podsumowując króciutko, jeżeli chodzi przede wszystkim o koszty. Pamiętajcie, że rozpatrujemy tutaj dwie karty budżetowe. Łączna cena nowych konstrukcji, gdybyśmy chcieli je kupić całkowicie nowe,
to jest ciut ponad 800 zł. Za tą kartę mamy bez problemu konstrukcje wydajniejsze niż te dwie karty razem wzięte. Jeżeli chodzi o wydajność, w testach syntetycznych to wynik się prawie dubluje, czyli jest raz większy. Niestety, ale to oczywiście co było do przewidzenia i co jest oczywistą oczywistością, to są wyniki w grach. Tutaj przyrost oczywiście klatek na sekundę jest i to niezależnie od tego, jakie ustawienia będziemy mieli, czy będą to niskie, średnie, czy też najwyższe, czyli w przypadku pokazanych przez nas gier Ultra. Wzrost ten jest, jak widzicie, od kilku do kilkunastu, do nawet kilkudziesięciu klatek. Rozrzut jest duży, ponieważ połączone takie dwie karty graficzne niestety, ale nie skalują się tak ładnie jak jedna konstrukcja. Tutaj podanie wartości średniej na dobrą sprawę mijałoby się z celem, ponieważ różnice pomiędzy tymi FPS-ami minimalnymi a maksymalnymi są naprawdę duże. Stąd w zasadzie nie można tego odnosić do wartości średnich, bo ta nijak ma się do tego, co widzimy na ekranie i ile tych klatek jest przez tą rozgrywkę generowanych. Dotyczy to zarówno kampanii, jak i rozgrywki wieloosobowej. Oczywiście nie unikniemy również problemów. W przypadku próby uruchomienia Battlefielda 4 64-bitowego na 8 GB pamięci RAM, jak zobaczycie zresztą na naszym portalu, gra tutaj wywalała błąd, że ma za mało pamięci karty graficznej. Także kolejna rzecz to jest Crysis 3. Tych testów również się nie udało przeprowadzić, ponieważ tam karta krzyczała, że potrzebuje karty zgodnej z RX11, a oczywiście Radeon HD 7770 taką kartą jak najbardziej jest. Tak więc wzrost wydajności w grach, czyli to, co interesuje nas najbardziej, jak najbardziej jest. Natomiast to nie jest podwojenie tego wyniku i różnice pomiędzy FPS-ami maksymalnymi a najwyższymi są dosyć duże. Pobór prądu, kolejna kwestia, o którą pytaliście również na Facebooku. Tutaj, jak widzicie, wzrost poboru prądu oczywiście jest, natomiast on nie przetwarza tutaj o jakiś zawrót głowy i to nie jest też podwojenie tej wartości, bo tych wat pobieranych przez dwie karty razem w pełni obciążane obciążanym procesorem było raptem 40 kilka więcej. Tak więc moim zdaniem różnica jak najbardziej do przełknięcia. W przypadku testowanych Radeonów ich wydajność mieści się gdzieś pomiędzy GTX-em 660, od których taka konfiguracja jest wydajniejsza, a GTX-em 760, od których oczywiście ta karta jest ciut mniej wydajna. I przechodzimy teraz do sedna. Czy opłaca się takie konfiguracje robić? Jeżeli tak, to kiedy? Jeżeli nie, to kiedy? W zdecydowanej większości przypadków absolutnie się takie konfiguracje robić nie opłaca. Dwie takie karty graficzne, nawet budżetowe, to już jest wydatek rzędu karty, którą można śmiało nazwać dla graczy, jak na przykład GTX 760 czy na przykład R9 270X. Co do poboru prądu, będzie troszeczkę mniej. Hałas tutaj akurat jest to kwestia względna, ponieważ to też zależy oczywiście od tych kart, jakie wybierzemy. Natomiast nie unikniemy problemu w przypadku konfiguracji z dwoma kartami, czego oczywiście nie będzie w przypadku jednej dobrej karty graficznej. Kolejna rzecz, no to jest wygoda. Jakby nie patrzeć, mamy zdecydowanie więcej zajętych slotów, ponieważ w przypadku chociażby płyty, na której ta konfiguracja była testowana, w zasadzie poza tym pierwszym slotem, który był nad pierwszym slotem PCI Express x16, żaden slot jest nie do użytku. Kolejna rzecz, to są związane wymagania z zasilaczem i z ilością wtyczek PCI Express. I kolejna rzecz, kiedy taka konfiguracja zatem jest opłacalna? Załóżmy, że jesteśmy już właścicielami jednej karty graficznej. Może to być jakaś mocniejsza konstrukcja, może to być również konstrukcja budżetowa. I taka konstrukcja oparta o dwa układy będzie w zasadzie opłacalna tylko i wyłącznie wtedy, kiedy akurat trafimy przykładowo na jakąś promocję i możemy kupić drugą taką kartę graficzną, taką samą jak już posiadamy. Nie mówię tu o firmie, bo tam może być różna. Chodzi oczywiście o model i parametry. Jeżeli kupimy ją naprawdę w bardzo atrakcyjnej cenie, tak, że cena dwóch kart nie przekroczy karty, która zapewni nam taką samą wydajność, a będzie jednostką pojedynczą. Moi drodzy, to by było na tyle i ja zapraszam Was na portal, gdzie znajdziecie dokładne wyniki z wszystkich przeprowadzonych przez nas testów, podsumowanie, pokazanie połączonych kart, no i oczywiście wnioski. Tak więc do zobaczenia w następnych filmach. Mam nadzieję, że materiał przydatny i widzimy się wkrótce.